Cześć, tu Madzia, witajcie w filmie pokazowym z gry Pets Bury. W drugiej części filmu pokażę wam unboxing rzeczy, które dostał mój kot Tadeusz. A teraz chciałabym wam przedstawić grę. O, na dzień dobry dostajemy bonus. No, akurat hajsów to ja już teraz mam maksymalnie. O co w grze chodzi? Chodzi o to, że będziemy przygarniać bezdomne zwierzątka i oddawać je do adopcji po tym, jak się nimi zaopiekujemy. Tutaj widzicie już rozbudowę tej planszy na 30 levelu. Tak jak się pokazuje taka kropeczka, to znakiem tym ja tutaj dotknęłam, bowiem gra jest na telefony. I tak, im wyższy level, tym mamy więcej budynków odblokowanych, możemy je upgrade'ować, ulepszać i w związku z tym też odblokowują się nam, słuchajcie, inne elementy miasta, w których będziemy mogli adoptować zwierzątka. Tutaj klikamy na pick-upa, wyślij. I tutaj właśnie sobie wybieramy, skąd chcemy adoptować zwierzątko. Ja się już przygotowałam i mam zaadoptowane wszystkie zwierzątka, chyba które są w ogóle dostępne w grze, ale przedstawię wam, gdzie możemy pojechać. Kundelkowo. Tutaj przygarniamy takiego brązowego azorka. Potem są szczęki dolne. To mamy już wilczurka i tutaj taki, nie wiem, jaki to gatunek pieska, ale jest jeszcze jeden. Tu jest kocimiętków, mamy rude kotki, takie cynamony troszkę. Tutaj chomiczka możemy wziąć, gryzoniowo jest już myszka i nie pamiętam, jak to zwierzątko obecnie się nazywa. Kiedyś to była świnka morska. W Miałkowicach mamy dwa rodzaje kotów, natomiast w Mruczkowo jest jeden taki szary sierściuszek, w Króliczkowo mamy standardowo królika. I to są właśnie wszystkie miejsca, gdzie możemy adoptować sobie zwierzątka. Wysyłamy wtedy samochód, oczywiście jak widzicie, za daną kwotę i przez dany czas czekamy, aż zwierzątko zostanie odnalezione i przywiezione. I tak, to jest główny budynek, to jest nasze biuro, je można ulepszyć, ale możemy je ulepszyć dopiero na 35 poziomie i oczywiście tutaj za dane elementy. Te elementy wam wyjaśnię, skąd zebrać chwilkę później. Tutaj mamy natomiast magazyn, on jest już na 6 poziomie maksymalnie rozbudowany. I w magazynie są rzeczy, które wyprodukujemy bądź kupimy. Co do produkcji, tutaj jest właśnie przędzalnia, jedno z głównych miejsc, gdzie produkujemy właśnie rzeczy. Tutaj mamy szpagat, patyk. Z patyka natomiast, słuchajcie, robimy deski. Tutaj po tej stronie jest pokazane, co ile potrzebujemy. Wcześniej mamy jeszcze kłębuszek, który robimy właśnie ze szpagatu. Mamy futerko, z futerka robimy natomiast filc i mamy gumę, którą po prostu możemy sobie wykupić, żeby nam się wyprodukowało. Tutaj jest farbiarnia, mamy trzy rodzaje barwników, czerwony, niebieski i zielony i one będą potrzebne do wytwarzania różnych rzeczy. Na przykład tutaj, tu jest zabawkarnia, tworzymy piłeczkę, piłkę tenisową, gumową kostkę, gumowego kurczaka, myszkę, rybkę, drapak, szczotkę, domek dla chomika, drabinkę oraz domek dla królika. I tutaj właśnie też po lewej stronie jest zawsze podane, co ile potrzebujemy, co ile kosztuje. I natomiast po prawej stronie tu mamy podany czas, ile to nam się będzie robiło. Tak jak w większej ilości gier mobilnych, tutaj też trzeba czekać, żeby coś powstało. Tutaj właśnie mi powstała marcheweczka i kołowrotek. I tutaj mamy czerwony sznur, zielony sznur, mamy czerwony kocyk. Piórko, dzwoneczek, kuleczkę, wstążkę, bieżnię, tunel, poidełko i marchewkę. Te wszystkie rzeczy, słuchajcie, są nam potrzebne, żeby nasze zwierzątka były zadowolone i żeby można było oddać je do adopcji. Jest jeszcze tutaj super zabawkarnia, nawet nie wiedziałam, że ją mogę ulepszyć, to sobie zaraz też ją ulepszymy pewnie. Nie wystarczy mi surowców, ale będziemy ulepszyć inną ważną również rzecz. W każdym razie tutaj natomiast możemy stworzyć już bardziej zaawansowane zabawki w połączeniu, jak widzicie, piłeczki i zielonego sznura. Jest właśnie, to był gryzak, to mamy sznurek z piłką, mamy sznurek z kostką, jest legowisko, myszka z piórkiem, rybka z dzwoneczkiem, drapak z kuleczką, szczotka ze wstążeczką, super domek dla chomika oraz plac zabaw dla myszki, dla świnki. I tutaj mamy rzecz, którą nie odblokowałam. Właśnie jeżeli ja bym w tym momencie ulepszyła tutaj to, po 19 godzinach i 25 minutach miałabym możliwość stworzenia już tej ostatniej rzeczy.
Te rzeczy, słuchajcie, które tutaj robimy w Super Zabawkarni, są też potrzebne do wsparcia, bowiem wspieramy również inne schroniska i im pomagamy. Tutaj już parę rzeczy, które te schroniska chciały, dałam, a teraz dam kolejne, które już też wcześniej przygotowałam i zrobiłam. I jak widzicie, tutaj za określony czas te samochodziki wrócą, a w związku z tym, że wrócą, przywiozą nam w podziękowaniach, słuchajcie, właśnie cegły, młotek, przywożą również szkło. Zaraz wejdziemy sobie tutaj. Tak, przywożą również szkło i te elementy właśnie, jeżeli chcemy, słuchajcie, upgrade'ować jakąś rzecz, musimy wspierać inne schroniska, żeby takie rzeczy o to dostać. Oczywiście też można takie rzeczy, jak nam ich brakuje, patrzę, czy gdzieś mi brakuje, no niestety nie brakuje. W każdym razie klika się wtedy na taką rzecz i za te tutaj kryształy my możemy je, słuchajcie, nabyć. Kryształy zyskuje się poprzez oglądanie tutaj reklam, bądź też można je kupić, tylko nie wiem, dlaczego teraz nie mogę kliknąć na to. Aha, nie mam połączenia z internetem, to dlatego. W każdym razie tutaj kupujemy kryształy za normalne pieniądze, tak? Więc jak ktoś chce bardzo szybko to rozbudowywać, to musi wydać hajs. Dobrze, do czego teraz chciałam przejść? Ulepszanie, właśnie jak już, słuchajcie, po wsparciu przywiozą nam się te materiały, możemy coś ulepszyć. Ja potrzebuję ulepszyć skład drewna, bowiem ten mam na 13 poziomie, a ten jest na 15, więc ten chcemy nadrobić, ulepsz. I teraz jeden z naszych pracowników tym się właśnie zajmuje. Oczywiście tutaj drewno nam zeszło, zeszły nam pieniądze i jeden pracownik. Gdy nie mamy żadnych pracowników, bo każdy coś na przykład ulepsza, czy pojechał po zwierzątko, nie możemy wtedy opiekować się zwierzątkami. Co do opieki jeszcze do zwierząt, zanim przejdziemy już do zajmowania się adopcją i oddawaniem już wychowanych zwierzątek, tutaj mamy, słuchajcie, szklarnię. Wejdźmy sobie do szklarni. Szklarnia wygląda właśnie mniej więcej tak. To są półeczki z doniczkami i tutaj sobie, słuchajcie, sadzimy nasiona. Teraz nie mamy żadnych nasion, ale zaraz jak oddamy zwierzątko do adopcji w podzięce, również dostaniemy nasiona. A tutaj natomiast jest fabryka lekarstw, gdzie tutaj sobie robimy poszczególne lekarstwa właśnie z tych roślinek, które wyhodowaliśmy w szklarni. Gdy już mamy lekarstwa, przechodzimy sobie do weterynarza. I tutaj mamy, słuchajcie, zwierzątka, które potrzebują naszej pomocy. Tutaj mamy właśnie darlinga, potrzebujemy tabletki i potrzebujemy jakiegoś syropu. Chomik potrzebuje syropu i strzykawki. No i jeżeli mamy coś takiego wyprodukowanego, tak jak na przykład gdzieś tu miała, o, tutaj mamy taki spryskiwacz, ale brakuje mi tego czerwonego. I wtedy możemy kliknąć i wyleczyć. I za to dostaniemy pieniądze, drewno oraz doświadczenie. I wtedy też tutaj w tym miejscu pojawia nam się kolejne zwierzątko, które możemy sobie wyleczyć. Więc to też jest bardzo dobre, jeżeli chcemy zyskać hajsy, jeżeli chcemy zyskać drewno. Tutaj natomiast jest domek naszego pupila. Jego też w sumie może zaraz ulepszymy. To jest, jak widać, tadzik, elegancik. No, my możemy go sobie tutaj przebierać w różne rzeczy. No, a ogólnie to on sobie grzecznie tutaj siedzi i nie przeszkadza. Dobrze, wyjdźmy stąd i teraz zajmijmy się, może już przejdźmy do głównego celu gry, czyli mianowicie adopcji. Tamte elementy, które wcześniej mówiłam, też są bardzo istotne. Tutaj właśnie mamy drewutnię i zbieramy sobie więcej drewna, tutaj zbieramy sobie więcej pieniążków. I tak, przejdźmy może do psiarni. Psiarnia jest u mnie już ulepszona na maksymalny poziom, bo że wszystkie pieski głodne na pasku dziły tutaj. Kubki są o tyle istotne, słuchajcie, że są potrzebne do hodowania roślin. Dobrze, więc muszę tak, 3 duże, kostka i mała. Kupujemy, słuchajcie. Kostka, 3 duże i 1 małe kub. Dobrze, i teraz sobie karmimy tu wszystkie zwierzątka. One, żeby szybciej to przyswoiły, je się mizia, słuchajcie. Tyrtu, tyrtu się robi i zwierzątko jest szybciej zadowolone i szczęśliwe. O, widzicie, tamten już nas kocha. Temu uszka już stanęły. Ten się pewnie nam zaraz uśmiechnie. O, temu również zaraz uszka stanęły. Nie można dwóch niestety maszować piesków, ale jak widzicie, nadrabiamy czasowo. I wszystkie pieski są szczęśliwe. Jednakże nikt ich na razie jeszcze nie adoptuje, bo wymagania adopcyjne trzeba spełnić. Mianowicie, jak chcemy oddać zwierzątko do adopcji, klikamy tutaj i tutaj widzicie, mamy mapę, gdzie jakie zwierzątko chce być adoptowane. Gdzie jest właśnie taki rodzaj zwierzaka potrzebny.
potrzebny. I jak widzicie, tutaj mamy, że on musi być na pierwszym poziomie. I tak jest tutaj ze wszystkimi zwierzątkami. O, i tutaj właśnie widzicie, te nasiona my dostajemy. Dobrze, więc wróćmy do piesków. O, i tutaj jest trenuj. I Cindy potrzebuje akurat czerwonego sznurka, który sobie wcześniej zrobiłam, żebyście nie musieli czekać. Tak samo Aisha dostaje kolejny sznurek. Kikuś dostanie, nie dostaniesz patyka, bo nie mam. O, ale tutaj właśnie jest to, o czym mówiłam, że możemy za kryształ, o, kupić mi, zabrało jeden kryształ i trenujemy. Tak samo tutaj też nie mam już sznurka, tutaj za 5 kryształów można kupić. No, ale 3 zwierzątka mamy. Teraz przejdźmy jeszcze do kotków. Ja sobie wszystkie zwierzątka, tyle na ile mogę, wytrenuję i będziemy je oddawać do adopcji. To jest kociarnia. A, też, dobra, bierzemy. O, a ty już wytrenowana, tylko nikt ciebie nie chce, przykro mi. Dobrze, musimy kupić jedne takie, 2 takie i jeden ten. I karmimy nasze... Aha, te 2 miały być płaskie, okej. Okay. No, kupujemy. Proszę, proszę. I trzeba wygłaszać nasze zwierzątka. Tutaj kupy już zostawiam, bo mamy, słuchajcie, maksymalną ilość. A teraz jak ja oddam te zwierzątka, to potem sobie te kupy na nowo pozbieram, żeby mieć maksymalną potrzebną ilość. Tak, i tu koteczki są już zadowolone. Ciebie proszę, wytrenujemy. Ty dzwoneczkiem jesteś trenowany. Ty będziesz trenowany kuleczką, a ty będziesz trenowany pióreczkiem. A ty nie będziesz trenowany, bo nie mam. Ale ciebie kiedyś, Bastet, jeszcze zrobimy. Dobrze, i przejdźmy jeszcze do gryzoni. Tutaj jest domek gryzoni. Tak jak mówiłam, wszystkie domki ze zwierzątkami. To ja nie wiedziałam nawet, że jest kukurydza i chrupek. Dobrze, to tak, kupujemy to. Halo, traf. Teraz kukurydza. Kawior, co je kawior? Jakie zwierzątko? Nawet nie wiedziałam. Aha, i taki potrzebujemy. O, właśnie jeżeli adoptujemy, słuchajcie, zwierzaka i od razu go nie nakarmimy i nie wymiziami, nic się nie dzieje. Im się żadna krzywda nie staje, one sobie grzecznie siedzą i czekają, jak widzicie. Tak jak tutaj właśnie wszystkie zwierzątka sobie siedziały i czekały. Dobrze, wy już jesteście zadowolone, bo nakarmione, ale trzeba was wytrenować. Ty tam miałeś marchewkę, ty masz tunel, świnkę morską trenujemy poidełkiem, jakkolwiek to brzmi. I tutaj na kółeczku chomiczek. Dobrze, mamy zwierzątko już dostosowane do adopcji, więc idziemy je oddać. I teraz patrzcie, weszliśmy tutaj, wszystko jest zaświecone na zielono, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, wcześniej te dymki były, świeciły się na czerwono, czyli nie spełnialiśmy wymogów. Dobrze, najpierw oddajemy rudego koteczka, patrzymy, co się najbardziej nam opłaci tak naprawdę. To się nam najbardziej opłaca, więc wykonaj. I w tym momencie widzicie, pojawił się nowy piesek, który ma być wyszkolony na drugi poziom. I właśnie kotki zrobiły się czerwone, bo więcej nie mamy takiego wyszkolonego kotka. To oddajemy teraz tego. O, i zamiast niego wskoczył króliczek, na drugim poziomie ma być. To oddamy króliczka na pierwszym poziomie i mamy chomika. Tylko zobaczmy, co się nam bardziej opłaci. Bardziej się opłaca ten stary chomik, więc tutaj go oddajmy. O, nawet tego pieska teraz chcą, to również od razu oddajemy. I chcą tego pieska, tylko zobaczę, czy z tym się bardziej nie opłaca. Nie, tego pieska oddajemy. No, i teraz jak widzicie, wszystkie zwierzątka są znowu na czerwono, bo niektórych nie mam. Niektóre trzeba, jak widzicie, wyszkolić nawet na trzeci poziom. Maksymalnie zwierzęta szkoli się chyba na piąty poziom. W każdym razie... Okej, czy mnie stać, żeby to ulepszyć? Nie stać mnie, nie mam wystarczającej ilości drewna. Ale za to mamy w tym momencie nasiona, więc idziemy je posadzimy. Klikamy sobie na doniczkę. Jeżeli mamy doniczki, doniczki kupuje się tak samo w sklepie jak wcześniej. Kupowałam żywność, a teraz sobie tutaj to posadzimy. I widzicie, właśnie kupa nam, że tak powiem, schodzi. I teraz, jak już tutaj to wszystko zużyję, będę mogła pójść i sobie na nowo nazbierać kupy potrzebnej do szklarni. Tutaj, jak widzicie, mamy też czas oczekiwania na wyrośnięcie danej rośliny. Jeszcze chciałam... A, chciałam omówić tutaj te rzeczy, mianowicie tutaj klikając na tą kratkę, my mamy, pojawia nam się siatka i my możemy te domki, o,
przesuwać sobie i ustawić jak chcemy. Ja je ustawiłam właśnie w ten sposób, jakie są ustawione. Po prostu już zapamiętałam to, jak kolejność tego i jest mi po prostu prościej tutaj działać. Tutaj mamy zakupy, słuchajcie. Są budynki. Ja obecnie nie mam żadnego budynku, bowiem za każdym razem, gdy tutaj nam się level wbijał i odblokował się nowy budynek, ja go od razu stawiałam na świecie. Dobrze, wróćmy. Mamy przedmioty. To są właśnie te rzeczy do karmienia zwierzątek i naprawdę jestem zaintrygowana, co będzie jadło kawior. Czy na 35 poziomie mi się jeszcze coś tam odblokuje. I tutaj właśnie są donice, o których mówiłam. Zresztą możemy przejść skrótami. Donice. Ja ogólnie w tej grze, słuchajcie, na brak pieniędzy się nie narzeka. Narzeka się na brak drewna, jak już. Więc ja po prostu zacznę, słuchajcie, wydawać sobie na doniczki. No, nasiona. To się pojawiło w ostatniej aktualizacji, bo wcześniej tego nie było. Ja o tym tak naprawdę nie wiedziałam, właśnie to odkryłam, ale udaję tu mądrą. I to będzie naprawdę, naprawdę bardzo korzystne. Bo jak widzicie, teraz dostałam tylko właśnie jedną kocimiętkę do posadzenia, a ja potrzebuję dwóch na tę tabletkę, więc ja sobie sama ją kupię i nie będę musiała już aż tak zwracać uwagę przy adopcji, ile nasionek ja dostaję. Tutaj w zakupach są jeszcze dekoracje. Mamy, słuchajcie, kwiaty, które można sobie zasadzić. One nie pełnią żadnej większej funkcji poza dekorem, ale zawsze to milej wygląda. Ja się w to nie bawiłam, bo ja po prostu nie umiem tego ładnie zorganizować. Tutaj mamy różnego koloru ścieżki. O, a tutaj jeszcze są inne, mianowicie wiatrak, studnia i spichlerz. One też nie pełnią żadnej funkcji, przynajmniej ja o tym nic nie wiem. A może kiedyś sobie to i postawię. Szkoda mi tylko 10 kryształów na studnię, ale myślę, że dziś kiedyś poustawiam. Tutaj zresztą, czekajcie, można przybliżyć. Tutaj o jedne kwiatuszki sobie postawiłam, jakąś trawę. No. I tutaj właśnie z bliższa widać, jakie te domki są ładne i że przy tych domeczkach, o tu na przykład, widać, jakie zabawki produkujemy. Tak, i ogólnie, tutaj was zapraszam, jak ja mam tą drewutnię na 15 poziomie, a ta jest na 13, widać różnicę, widać, że dach jest inaczej skonstruowany. Tak. I cóż, i to chyba na tyle, co mogłabym wam pokazać i przedstawić w tej grze. Mnie gra, jak widzicie, wciągnęła, skoro mam już 30 level, ale to jest takie miłe, niby, słuchajcie, nie do końca realne, bo to tylko gra, ale miłe, że jednak te zwierzątka tutaj znajdują domy. Bo jak wiemy, teraz zbliża się Boże Narodzenie, Mikołaj, święta i bardzo często zwierzęta są dawane w prezencie, gdzie ja osobiście uważam, że jeżeli obdarowana osoba nie wie o tym, że dostanie zwierzę i nie jest wcześniej o to zapytana, to lepiej nie dawać zwierzęcia, bo właśnie później się kończy tak, że te zwierzaki bardzo często lądują w schroniskach, co nie jest dla nich miłe i tak nie powinno zostać potraktowane. Więc zawsze ja na własnym przykładzie wiem, że jeżeli chcemy obdarować kogoś zwierzakiem, najpierw zapytajmy, czy podejmie się odpowiedzialności za to zwierzę. Tak. No i cóż, i teraz zapraszam was na zapowiedziany wcześniej unboxing z Tadeuszem. A to zapowiedziany przeze mnie unboxing. Ze mną tutaj już, jak widzicie, jest Tadeusz. Bardzo chce się dostać do pudełka. On chyba... Tak, on chyba wie, że tam są rzeczy dla niego. Tak, kotku, to będzie twoje pudełko. Cała jego zawartość będzie twoja. Tak, tutaj mamy ulotkę z Pets Berry. O, jest list do nas, Toddler. Posłuchamy. Widzicie? Czekajcie. Okej, okay, powinno być dobrze. Drodzy Magdo i Tadeuszu, macie przed sobą niewielki upominek od studia Garmody, producenta gry Pets Berry. Jest to symulator schroniska dla zwierząt, w którym głównym zadaniem gracza jest znajdować bezdomne zwierzaki, leczyć je, opiekować się nimi i oczywiście szukać dla nich nowych domów. No... Nie jest to jednak zwykły tytuł. Tym, co wyróżnia go wśród innych produkcji mobilnych, jest fakt, że część dochodów z niej jest przekazywana na konto fundacji Karmimy Psiaki z Krakowa. Fundacja swoją opieką obejmuje 16 schronisk z całej Polski, a dzięki niej nowy przyjazny dom znalazły już niemal 800 podopiecznych. Aby zachęcić was do zapoznania się z Pets Berry, dajmy wam mały prezent, który pozwoli pokazać, jak wielkie szczęście macie, że jesteście dla siebie tak wspaniałymi przyjaciółmi. Sami przekonajcie się, jak łatwo jest pomagać. Zeskanujcie poniższy kod, wejdźcie do gry i zaopiekujcie się zwierzakami zarówno tymi wirtualnymi, jak i prawdziwymi. Połączcie przyjemne z pożytecznym i wejdźcie do świata Pets Berry.
Tak, tutaj możemy te kody poskanować. Dobrze, a my przechodzimy dalej. Tadeusz, ty się na pewno dobrze dzisiaj czujesz? No chyba nie. O, tutaj mamy zdjęcia Lucy. Miałam kiedyś podobnego pieska. Tu jest kolejne, to jest Figa. I mamy jeszcze białego pieska, to jest Tymek. Dobrze. Patrz, patrz ile radości dla ciebie. Zobacz. No. Ty się dobrze czujesz. On się dzisiaj dobrze nie czuje, was przepraszam za niego. Mamy tutaj, słuchajcie, karmy gourmeta. Może powyciągam. Widzę, że jest ich dość sporo. A żeby nie było, każda jest praktycznie inna. Mamy kubek, czekajcie. Mamy całą piramidkę, zaraz pewnie Tadeusz ją rozwali. To jest, słuchajcie, termokubek. Ja wam wrzucę zdjęcie na Instagrama z gorącą wodą, ale tu będzie... Co mówię? Ciężko pracuję, aby mój kot miał godne życie. Coś takiego będzie. Uwielbiam takie kubki. Tadeusz, chodź przed kamerę. Tak, tu idź. Idź tutaj. Patrz. Chodź, mam coś dla ciebie. Chodź, zechlak ci się spodoba. Patrz. Te. Chodź. Chodź tu. Patrz. Patrz, co tu jest. Fajne? No, spodoba mu się. Patrzcie, jest to bruszka. Ło, patrzcie. Cześć, mam na imię Tadeusz. I tutaj jest dzwoneczek. Ja nie znoszę takich dzwoneczków. Ale fajne. I patrzcie, jeszcze jest taka w brokacie. Czekajcie, mi się to złapie. O, już się wyostrzyło bardziej. Super, będziesz chodził, ale dzwoneczek odczepiamy. Sorry. Mamy jeszcze jednego gourmeta. I jeszcze jednego. Tadeusz, patrz, jaką będziesz miał dostojną miskę teraz. No chodź tu. Oddaj zabawkę. Tu. I chodź, patrz. Widzisz? Podoba ci się? Mi się bardzo podoba. Dobrze, to byłoby na tyle. Teraz sobie już poszedł. No, zrobił scenę i poszedł. Typowy kot. Więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego filmu. Dziękuję za obejrzenie unboxingu. No, my również bardzo dziękujemy za wszelkie gifty, jakie Tadeusz dostał. Jak widać, jest zadowolony. No i cóż, widzimy się w innych filmikach na moim kanale. Tak więc trzymajcie się, no i cześć!